Witajcie moi drodzy, doradca duchowy Milena Gołda. Witam serdecznie wszystkich i zapraszam Was tutaj na ten filmik na YouTube. Subskrybujcie mój kanał. Cieszę się, dziękuję Wam, że jest już ponad nas 1000 w kilka miesięcy. Mam nadzieję, że będzie nas niebawem 10 tysięcy, a więc czekam tutaj. Kochani, udostępnijcie też to znajomym, subskrybujcie, a dziś zdradzę Wam zaklęcie na bogactwo. Zaklęcie na bogactwo, czyli rytuał na bogactwo, skuteczny rytuał na przyciągnięcie pieniędzy. A więc kiedy księżyc rośnie, warto poprawić stan naszych finansów, jeśli tego wymaga nasza sytuacja. Jeżeli chcemy wykonać taki rytuał, czyli ten warto, żeby sprawdzić, czy księżyc zmierza do pełni. Najlepiej go wykonać w czwartek, dzień poświęcony Jowiszowi, gdy księżyca przybywa. I może to być poniedziałek lub dzień, w którym przypada pełnia. Rytuał można powtarzać co miesiąc, jeśli takie będą nasze potrzeby. Rytuał zamieściła jedna z osób, które się tym zajmuje, ale posłuchajcie, ja tutaj ten rytuał zmodyfikowałam i co do takiego rytuału nam potrzebne. Zielona bądź złota świeca. Bazylia świeża bądź suszona. Ja dodaję, kochani, też cynamon, a więc dla mnie to jest cynamon. Kamień to będzie po zakończeniu rytuału Twój amulet. Najczęściej wybieram cytryn bądź tygrysie oko. Pieniądze najlepiej z jakimiś dużymi nominałami. Jak przeprowadzić taki rytuał? Wybierz spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Pomyśl, ile pieniędzy potrzebujesz, aby zaspokoić konkretną potrzebę. Wyobraź sobie te pieniądze. Pamiętaj, że ma być to na konkretny cel. Wizualizuj ten swój cel, zapal świecę, połóż obok niej i bazylię, i ten cynamon, i ten kamień, i pieniądze. Bazylię i cynamon możesz spalić w płomieniu świecy, a resztki po wypaleniu tej świecy zakopać. I następnie wypowiedz zaklęcie, kierując je do swojego anioła opiekuna. Daj mi pieniądze, bym mogła żyć wygodnie. Przynieś mi dosyć wiele pieniędzy do mnie. Potrzebuję pieniędzy, których oczekuję, bym mogła z nich większy dokonać użytek. Jestem dobrą osobą, zasługującą na te pieniądze. Tak więc podaruj mi je, by me życie stało się wesołe i pogodne. Kochani, ta inwokacja magiczna może być kompletnie inna. Ja sobie za każdym razem wymyślam inną, bo po prostu tak jest. I każdemu z Was radzę działać zgodnie z swoją intuicją. Są oczywiście modlitwy do aniołów, etc., które są te same, ale ja używam za każdym razem innej inwokacji magicznej ku przyciągnięciu takich pieniędzy, tak? Generalnie nie powinno się zaczekać, aż świeca się dopali, sama zgaśnie, ale nie zawsze jest to możliwe, dlatego dobrze będzie, jeśli posiedzisz dłuższą chwilę przy palącej się świece. Pomyśl o tej potrzebie, którą przedstawiłaś w rytuale. Kiedy świeca się wypali, resztki świecy, bazylii i tego cynamonu zakop w ziemi, bądź ja na przykład w nowoczesnych czasach wyrzucam resztki do toalety, bądź do rzeki. I kamień włóż do portfela razem z pieniędzmi, które brały udział w rytuale. Postaraj się ich przez kilka dni nie wydawać, ale po jakimś czasie je wydaj, żeby te pieniądze krążyły. I dla mnie najbardziej skutecznymi tutaj świecami w rytuale na finanse jest kolor złoty bądź zielony. Musisz sprawdzić to samodzielnie. Dla mnie złoty najmocniej działa, a więc nie wiem jak na Ciebie. Sprawdź i zobacz. Kochani, kolejny prościutki rytuał, zaklęcie na przyciągające pieniądze. Do tego będzie potrzebna złota moneta, przyciągnie do Ciebie pieniądze, najlepiej 5 zł, im wyższa kwota, tym większe pieniądze, złota chusteczka bądź ceratka, która będzie potrzebna do zrobienia woreczka, złota wstążka, 4 złote świece, najlepiej grube, im większe, tym lepsze, złoty flamaster, czerwony karton papieru i jak wykonać.
Najlepiej w nocy z niedzieli na poniedziałek o północy. Usiądź wygodnie i żeby skupić się na tym rytuale, zapal 4 złote świece, zapal zapałką, nigdy zapalniczką. Ustaw świece wokół siebie, wyobraź sobie taką kwotę pieniędzy, jaką chcesz. Weź do ręki czerwony szablon, złotym flamastrem napisz swoje imię, nazwisko, datę urodzenia. Na dole napisz literami, na przykład pieniądze przyjdźcie do mnie, czy fortuno przyjdź do mnie, czy konkretną jakąś inwokację magiczną, którą chcesz tutaj przyciągnąć. Ze złotej ceratki bądź materiału zrób woreczek, górną część zwiąż złotą wstążką, monetę włóż do woreczka. Ten tutaj też, te cztery świece jak się wypalą, możesz słuchać muzyki bądź być obok, wziąć kąpiel, ale nie pracuj w tym czasie. Nic, co wiąże się z wysiłkiem, coś, co sprawia ci przyjemność. I kochani, jeśli wszystkie świece wypaliły się same, to znaczy, że masz szczęście. Jeżeli któraś świeca zgasła przez przypadek, odłóż rytuał na kolejny poniedziałek. To jest ważne. Zbierz ten zeschły wosk i tak jak mówiłam, ja tutaj ten wosk do takiego woreczka wrzucam na przykład i możesz po prostu spać z takim woreczkiem pod poduszką albo nosić sobie gdzieś tam w torebce przy sobie. To już zależy od ciebie, jak ty to chcesz wykonać. Kochani, jest bardzo dużo różnych rytuałów na finanse. Ja tutaj wam powiedziałam o dwóch takich i kochani, jeżeli uda wam się, że te pieniądze przyjdą do was, ta kwota konkretna, co warto zrobić? Zakopać taki woreczek, jeżeli rytuał został wypełniony. Posłuchajcie, bo tak to działa. I nie czekaj, aż też przyjdzie do ciebie ta fortuna, tylko zacznij działać, tak? I tutaj działaj, działaj i przyciągaj to szczęście. Przyciągaj to szczęście, kochani, tak to działa, tak? I warto otaczać się taką pozytywną energią wdzięczności, miłości, bo wtedy otwieramy się na te pozytywne rzeczy, które przyciągają szczęście. I posłuchajcie, żal, zazdrość odpycha nas od bogactwa i wręcz nas blokuje, a więc żal, zazdrość, zawiść blokuje nas w osiągnięciu dobrego stanu finansów. Znaki zodiaku, jak przyciągają tutaj bogactwo, kochani, tutaj no, każdy znak zodiaku osobno mogłabym tutaj opisywać, ale no ja tutaj nie będę dla każdego znaku zodiaku w tej chwili tutaj dawała takiej recepty. Nagram osobny YouTube dla każdego ze znaków zodiaku, mały rytuał na finanse. I kochani, jak można poprzez przedmioty przyciągnąć pieniądze? Na przykład talizman fortuny. Jest to potężny amulet przynoszący szczęście, powodzenie w grach. Talizman Merkurego. Merkury to patron handlu, szeroko pojętej komunikacji. Talizman Merkurego sprzyja interesom, przyciąga klientów, wyostrza zdolność logicznego myślenia, zdolności lingwistyczne. Klucz twórczego życia. Też tutaj przyciąga nowe możliwości, obfitość, bogactwo. Talizman runy Fechu też jest tutaj talizmanem przyciągającym bogactwo, monety bogactwa. Przywędrowały do nas z Dalekiego Wschodu. Mają bardzo skuteczną metodę na pomnażanie finansów. Często ode mnie jako bonus dostajecie takie monetki bogactwa. I dostajecie nawet takie zawieszone, można u mnie czy zamówić, czy kupić, czy przy zamawianiu talizmanów dostajecie. Tutaj są na przykład związane czerwoną niteczką, sznureczkiem, przyciągają właśnie
finanse, mandala dobrobytu też na to pomaga. Kochani, kamienie takie jak dzisiaj mam tutaj, czy cytryn, czy tygrysie oko, czy wiele innych kamieni naturalnych też sprzyjają tutaj obfitości i bogactwu. Przede wszystkim, kochani, jeżeli chcemy przyciągnąć bogactwo do swojego życia, to przede wszystkim pamiętajcie, nic nie zadzieje się samo. Warto przyciągać pozytywne osoby do swojego życia, sytuacje, no i przyciągać to szczęście poprzez działanie, poprzez pracę. I ja Wam powiem tak, to nie jest tak, że sami to wyczarujemy, ale pracując, chcąc, mając jakiś konkretny cel, plus wykorzystując tą siłę afirmacji, siłę tego myślenia, siłę energii, którą nawet poprzez żywioły, poprzez tutaj też wzmacniamy, jesteśmy w stanie wyczarować cuda. Ale też, kochani, pamiętajcie, że samo nic się nie stanie i bardzo mało osób wygrywa w totolotka, ale nawet te, które wygrały w tego totolotka duże pieniądze, w przeciągu roku, dwóch, trzech tracą te pieniądze. A więc jak przyciągnąć finanse dobre i bogactwo do własnego życia? Pamiętajcie, dobrym planem działania. Też zastanówcie się, jakie macie przekonania na temat finansów, bo być może, kochani, w domu było mówione, że pieniądze szczęścia nie dają, że na przykład było mówione, że ludzie bogaci to oszuści, że jak będziesz miała pieniądze, to będziesz sama, albo wszyscy coś będą od ciebie chcieli. Jeżeli masz takie przekonania w podświadomości na temat pieniędzy, to posłuchajcie, 100 rytuałów może nie pomóc, bo jeżeli masz zablokowaną tą podświadomość poprzez te fałszywe, negatywne przekonania, najpierw być może będziesz musiała popracować z tą podświadomością, zrobić ćwiczenia, które tu obiecuję Wam, nagram jedną z medytacji, dwie drogi, gdzie będziemy pracowali z przekonaniami na temat pieniędzy. Bo bardzo często, kochani, te przekonania na temat pieniędzy wynosimy z domu i takie przekonania na temat miłości, pieniędzy kształtują się w wieku od 2 do 7 roku życia. I wtedy, jak macie złe te kody w podświadomości, to nie jesteście w stanie zbudować bezpieczeństwa finansowego czy dobrego związku, bo te przekonania, które są zakorzenione w Waszej głowie, powodują, że albo te pieniądze tracicie, albo tracicie miłość. A więc, kochani, więcej o podświadomości, więcej o tych przekonaniach będzie mówione, a tutaj pokazałam Wam kawałeczek tej pracy energetycznej. Kawałeczek pracy energetycznej, korzystając z symboli, takich jak ten talizman fechu, czy korzystając z prostych metod pracy z żywiołami ognia, powietrza, ziemi i wody, pracując właśnie nad tym, aby otworzyć się troszeczkę na tą obfitość i bogactwo. Dziękuję Wam bardzo. No i zapraszam na kolejne nagrania. W tym będzie nagranie właśnie o sile podświadomości, świadomości i jak takie blokady na finanse czy na miłość rozpoznać, ale o tym w innym odcinku. No i zapraszam, kochani, na konsultacje, na rytuały białej magii i czekam tutaj na Wasze pytania i sugestie do kolejnych filmików. Doradca duchowy Mila. Do usłyszenia, do zobaczenia.